Kochani, dziś w imieniu wszystkich silnych kobiet z tej ziemi świętokrzyskie czarownice pozdrawiają całą Polskę. Kiedyś nasze babki do dokonywania rzeczy niemożliwych potrzebowały mioteł i szklanych kul, a nam dziś wystarczy upór i ciężka praca. I takie jesteśmy. Jeśli ktoś ma dzisiaj wątpliwości, kto będzie najlepszym prezydentem Kielc, to ja odpowiadam. Agata Wojda. Kochani, dzisiaj Kielce nie potrzebują już ani mentorów, ani trenerów. Potrzebują wojowniczki. I tą wojowniczką jest właśnie Agata. Ale moi drodzy, kiedy patrzę na moją ukochaną ziemię świętokrzyską i widzę, co zrobiła ta Zjednoczona Prawica z tą ziemią, jakie księstwo sobie zbudowała, to naprawdę czuję złość. Przypomnijmy sobie, co zrobili. Trochę poseł Artur Gierada, przewodniczący, o tym wspomniał. Pamiętacie, jak zniszczyli stadninę koni w Michałowie? Pamiętacie. Pamiętacie, jak zlikwidowali Kliniki Serca w Starachowicach? Pamiętacie. Pamiętacie, jakie interesy robili w Świętokrzyskim Parku Narodowym? Pamiętacie. Pamiętacie tę arogancję władzy na poczcie w Pacanowie, o której była już mowa? Pamiętacie. To wszystko oni zrobili tak naprawdę. Ale to, co było najgorsze na koniec u schyłku ich władzy, bo ten schyłek jest tuż, to to, że urzędnicy marszałka województwa świętokrzyskiego bawili się na grobach pomordowanych w mauzoleum wsi michniowskiej. I to było najgorsze. I wiecie, jakie konsekwencje wyciągnęli z tego, co się stało? Konsekwencje wyciągają tak naprawdę w stosunku do ochraniarza, który odważył się upublicznić te nagrania. To jest arogancja tej władzy. Ale obiecuję wam, że po 7 kwietnia będzie koniec z tą arogancją i ta pisowska władza nie będzie już dłużej śmiała się w twarz mieszkańcom naszej ziemi. To będzie przeszłość, to będzie historia, mroczna historia, taka już jest. Ale my dzisiaj idziemy po to zwycięstwo, żeby budować. I my będziemy budować. Tak jak powiedział pan minister Bodnar, dzięki praworządności, dzięki tej prawdzie, która dociera dzisiaj do mieszkańców, dzięki ministrowi Sienkiewiczowi, ministrowi Bodnarowi, tak naprawdę dzięki Donaldowi Tuskowi, pieniądze do Polski już płyną. My dzisiaj będziemy budować, tak jak budowaliśmy kiedyś. Co prawda mało o tym mówiliśmy, więc to też jest dla nas nauczka. Będziemy budować drogi, szpitale, będziemy budować mosty, będziemy budować żłobki, będziemy budować również politykę senioralną, tak bardzo mi bliską, a tak bardzo potrzebną, szczególnie w tym regionie, który tak szybko się starzeje. I tak wiele ludzi będzie potrzebowało opieki w miejscu zamieszkania, a sami wiecie, jak wielu młodych, bliskich członków rodzin wyjechało z tego regionu. To wielkie zadanie i my naprawdę będziemy budować. Ale wiecie, kochani, budować można wtedy, kiedy jest flow, moc, synergia między rządem a samorządem. My potrzebujemy prawdziwych, mądrych, zdeterminowanych samorządowców. Potrzebujemy Agaty Wojdy w Kielcach, kochani. Potrzebujemy Piotra Capały w Starachowicach. Pokaż się, Piotrze. Wspaniały, młody adwokat, cudowny człowiek. Potrzebujemy Jarka Niziołka w Skarżysku Kamiennej. Człowiek cudownie wykształcony, menadżer, planista. Potrzebujemy, kto tu? Marcin Marzec, gdzie się nie odwrócę, burmistrz Sandomierza. Proszę bardzo, potrzebujemy Marcina. Potrzebujemy Adama Bodziocha w Kazimierzy Wielkiej. Kochani, zobaczcie, mamy cudownych kandydatów, tych sprawdzonych, którzy byli już burmistrzami i tych, którzy będą dzisiaj prezydentami, prezydentką Kielc i prezydentami. Ja wam naprawdę tego życzę. My was po prostu potrzebujemy, żebyśmy mogli wspólnie, bo my czujemy sól tej ziemi, my to czujemy i my chcemy tutaj budować. I dlatego was bardzo potrzebujemy. Ja wam obiecuję, że ta koalicja, która zawiązała się 15 października, ona po 7 kwietnia będzie rządzić regionem świętokrzyskim. I pamiętajcie, w tych wyborach nie trzeba już kalkulować. Trzeba patrzeć w głosowaniu. Trzeba patrzeć na serce, sumienie. Trzeba patrzeć na tych kandydatów, którzy nam gwarantują w samorządach wolność, prawa kobiet, kiedy każdy mieszkaniec każdego z tych samorządów będzie czuł, że to jego miejsce na ziemi i nie będzie chciał się z niego wyprowadzać, a nawet jak się z niego wyprowadził, to będzie chciał do niego wracać w takiej czy innej formie. My po prostu was potrzebujemy. I na koniec ja wszystkich bardzo serdecznie proszę, z całego serca, miejmy wszyscy jednoznaczny i ostateczny udział w tym zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy!